dziś rozgniewa, hej, za broń powstań. Bydgoszczą rządziło dwóch powstańców wielkopolskich. Pierwszym to był doktor Maciaszek, który był komisarzem właściwie rządu. Potem przejmował to miasto z rąk niemieckich. Drugim był kolejny pułkownik Śliwiński. Ten człowiek dowodził, kierował Bydgoszczą przez kolejnych 10 lat. Jak Państwo widzicie, kawaler w instytucji militarnej, potem uczestnik II wojny światowej, wojny obronnej. Braci z grodu Przemysława, braci z grodu Przemysława, cześć powstańcom sława, hej za broń. No i stanął ten problem tego prezesa oczywiście, no i znalazłem sposób panią Danutę Rumfeld, córkę powstańca wielkopolskiego, dowódcy kompanii kruszwickiej, no osobę wymarzoną. Wszystko wskazywało na to, że najwłaściwszą postacią w naszym towarzystwie będzie Marian Kadow. Syn powstańca wielkopolskiego, brat pani senator Doroty Kępki. Bardzo miło mi panią witać jako członkinię, założycielkę naszego oddziału, prawda? Jedną z wielu tu osób. Proszę państwa, pan Marian oddał no, wszystko, co miał właściwie towarzystwo. Więc tak to trzeba powiedzieć. 10 lat, powiedziałbym, królowania Mariana tutaj w województwie, to co zrobił Marian Kadow dla towarzystwa, dla pamięci o swoim ojcu, o swojej rodzinie, powstańcach wielkopolskich, w ogóle o powstańcach wielkopolskich w naszym województwie. No jasne. To nie ma słów, proszę Państwa, więc następnym, skoro jesteśmy przy prezesach, jest pan Jacek Pietraszko. Jacku, pokaż się. Prezydent miasta Bydgoszczy przyznaje oddziałowi Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Bydgoszczy za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy medal prezydenta miasta Bydgoszczy. Bardzo serdecznie dziękuję. Prezydent miasta Bydgoszczy przyznaje panu Józefowi Rogackiemu za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy medal prezydenta miasta Bydgoszczy. Panie wojewodo, bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się, że to ja mogę panu wręczyć ten medal. Prezydent Bydgoszczy przyznaje panu Grzegorzowi Hetzi za medal prezydenta Bydgoszczy za szczególne zasługi. Tym bardziej bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się, że mogę panu wręczyć medal prezydenta miasta. Bardzo proszę. Niektórym się wydaje, że już o powstaniu wielkopolskim wszystko wiadomo, że już nie ma potrzeby zajmować się powstaniem wielkopolskim. To jest nieprawda. Najlepszym dowodem na to, że powstanie wielkopolskie ogromne znaczenie miało, to jest ustanowienie święta, narodowego święta zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Kapituła Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego podjęło uchwałę o nadaniu medali wiernej tradycji. Medale złote otrzymują pan Mirosław Gozdera i pan Wiesław Kolczak. Thank you.
Srebrne. O czym mówią? Pan Jacek Ciesiłka, pan Joachim Hildze, pan Wojciech Kubnicki, pan Stanisław Łupina, pan Dawid Myszko, pani Irena Owczarzak, pan Tomasz Pasieka, pan Jerzy Radczuk oraz pan Sylwester Tomczyk. Zawsze byłem dumny ze swojej rodziny i z tych korzeni i też z tego, że no mój dziadek był, czy pradziadek był takim patriotą. Natomiast te losy rodzinne są zawsze różne i to takie memento trochę dla nas wszystkich. Natomiast w tej chwili tutaj występuję w innej roli wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego i mam ogromny honor, bo wiele lat z waszym towarzystwem, czy z naszym towarzystwem współpracowałem. Klarę Słowińską chowałem w Wigilię Bożego Narodzenia w 1999 roku w Rynarzewie. I proszę Państwa, mróz był no, straszny, ale trumna była otwarta i moją uwagę zwróciła uroda tej dziewczyny. Zobaczcie, ile ona miała lat. Ale było coś niesamowitego w tej postaci. Otóż były źle ułożone nogi. I to spowodowało, że zainteresowałem się jej biogramem, opracowałem ten biogram. Ta dziewczyna miała 12 lat, jak wbiegła z obiadem do ojca w okopach powstańczych, gdzieś tam pod Władysławowem, koło Rynarzewa. No i wtedy trafił ją pocisk niemiecki, artyleryjski i nie pomogły już żadne operacje. Niestety została inwalidką do końca życia. Od 12 roku życia tragedia przecież. Przed nami tak naprawdę za miesiąc 105. rocznica Powstania Wielkopolskiego. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę już coroczne obchody powstania skłaniały do prac nad upamiętnieniem, a tak na 5. rocznicę to rzeczywiście zaczęto przygotowywać no, się do czegoś sensowniejszego, czegoś naukowego w roku 1926 przy wsparciu Wojskowego Biura Historycznego, już działało w Warszawie, generała Kazimierza Sosnkowskiego, a przede wszystkim bohatera, uczestnika, najlepszego znawcy no, z pola walki jako świadka historii, generała Stanisława Taczaka, została uruchomiona ta wielka akcja, która od 26 roku procentuje do dzisiaj. Mimo straty drugowojennych, strat materiałów, to jednak jest to jeden z tych zrywów narodowych, tych wielkich czynów Polaków, który jest jednym z najlepiej opisanych. Tą wojną światową mamy ciekawy konglomerat tak naprawdę postaw politycznych ludności polskiej. Oczywiście na te postawy polityczne kładło cień polityka germanizacyjna Niemiec, prawda? A raczej Królestwa Pruskiego. Bardzo ciężka. To są te sztandarowe wręcz przykłady, na przykład no, prześladowania Polaków przez Prusaków w dziedzinie językowej, czy nawet w dziedzinie ograniczenia swobody osiedlania się. Gdy szedłem raz otwarty, sam jeden w ciemną noc, stał o swą broń poparty, wielkopolski harcerz brat. Ty młody stacie, powiedz nam, co ty tu robisz w nocy sam? Ja stoję na ojczyzny
Ciebie.